Witajcie, Ashdown Dual Band Compression do basu. Tutaj od razu widzicie, zgaszę światło na chwilę. Jak włączymy zasilanie, to tak fajnie nam świeci ta diodusia tutaj podświetlająca ten wyświetlacz. Więc to szpanersko wygląda. To naturalnie też działa, włącznik. Wejście, wyjście, zasilanie bateryjne lub zasilacz 9V, wtyczka standardowa, klapka na baterię pod spodem. No i tutaj włącznik nożny. I na pokładzie mam tak, input, output, czyli jakby taka przepustowość podwójna sygnału tego efektu. Kompresja niskich częstotliwości, kompresja wysokich częstotliwości i balans pomiędzy jedną kompresją a drugą. Posłuchajcie czystego sygnału. Mostek teraz, przetwornik przy gryfie. Przy mostku. Dobra. Teraz włączamy zabawkę. Teraz zrobimy na odwrót. Wpuszczamy dużo sygnału, wypuszczamy
Ciszej. Widzicie, teraz przesterowuję na troszeczkę. Można było tak w nieskończoność grać. Starałem się mniej więcej wszystkie kombinacje ustawień gałek pokazać. Tutaj widać wszystko. Czerwone punkciki oznaczają ustawienie tych gałek. Także no, zabawa jest dosyć rozbudowana. No i nic, no, zapraszam do kupna.